Ile fikcji jest w narracjach biblijnych? Taki wykład pana profesora Niesiołowskiego zobaczyłem na YouTubie i bardzo się ucieszyłem. Fikcja to jest jedna z tych rzeczy, o których często mówię moim studentom na wykładach z Pisma Świętego, dlatego że no jest to ulubiony środek wyrazu autorów biblijnych. Bardzo często się nim posługują, by transmitować swoje treści. Chodzi o to, że gdy źle zrozumiemy fikcję, a nieporozumienie jest tylko krok, gdy zrozumiemy ją na przykład jako fałsz, zamierzone kłamstwo, wówczas stawką jest wiarygodność Biblii. Może się okazać, że jest to księga, która w zamierzony sposób nas oszukuje, wprowadza w błąd i tak dalej. Gdy tymczasem nic bardziej błędnego. Autorzy biblijni zgodnie z epoką, ze środkami wyrazu właściwymi epoce, po prostu transmitują swoje treści, jak powiedziałem. Krótko mówiąc, oglądam sobie wykład pana profesora. Wszystko idzie dość płynnie. Są pewne chropowatości, rzeczy, z którymi nie do końca mógłbym się zgodzić. No ale rozumiem, jesteśmy z dwóch różnych światów. Tutaj historyk, ja jestem biblistą. Różnimy się pięknie. Kiedy jednak doszliśmy do Amosa, proroka Amosa, no to pomyślałem, zapaliła się czerwona lampka. Mówię, nie, no to już chyba za dużo fikcji w fikcji. Posłuchajmy. Amos prawdopodobnie rzeczywiście jakiś taki prorok działający na przełomie 8 i 7 wieku. Prorok działający na przełomie 8 i 7 wieku? Nie. Konsensus historyczny jest taki, że jego działalność przypada raczej na pierwszą połowę 8 wieku. Niektórzy dookreślają ją na lata 60. tegoż 8 wieku. Według niektórych Amos zmarł w 745, a na pewno nie przeżył zburzenia Samarii, które dokonało się w 722-21 przed Chrystusem. A więc czas jego działalności to 8 wiek, a nie przełom 8 i 7 wieku. Mówię o tym tylko dlatego, że pamiętam z lekcji historii, że trzeba tam było zawsze zadbać o precyzję, o datę, o czasokres i tak dalej. I nie ruszyłbym tego tematu, gdyby słów tych nie wypowiedział profesor historii. Tylko tyle. Ale słuchajmy dalej. Przedstawia się w tekście, skądinąd ten tekst jest od strony językowej bardzo wyrafinowany. To jest taka, no to jest dobra hebrajszczyzna i taka, będzie cyzelowana hebrajszczyzna. Cyzelowana hebrajszczyzna. Znowu pomyślałem, że czegoś nie wiem, więc postanowiłem od razu odwołać się do tekstu hebrajskiego i zobaczyć, jak to rzeczywiście z tą hebrajszczyzną, jak cyzelowana ona ci jest. Pan profesor nawiązuje do autobiograficznej wzmianki w 7 rozdziale, w 14 wierszu, gdzie właśnie prorok się przedstawia. I mówi on tam po hebrajsku do Amaziasza, który zarzuca mu, że jako prorok po prostu pomylił kraje. W swoim kraju na południu odebrał wykształcenie prorockie, zatem niech tam wraca i niech tam odbiera swoje wynagrodzenie, tam jest swój chleb. Gdy tymczasem w tej wypowiedzi Amos widzi pewien błąd założycielski, mówiąc, ja nie jestem profesjonalnym prorokiem, który robi to dla wynagrodzenia. Jestem kimś innym. Ale jak mówi to dokładnie? Lo navi anochi. To a propos hebrajszczyzny. Lo navi anochi. Nie prorok ja. Nie jestem ci ja prorokiem. Ve lo ven navi anochi. Nie jestem ci ja syn prorocki. Ki woker anochi, bo jestem, ale jestem woker, czyli hodowca bydła, u woles shikmim i nacinacz sykomór. To nie jest cyzelowana hebrajszczyzna. To jest bardzo podstawowy poziom. Co tu dużo mówić? Podstawowy, no maksymalnie średnio zaawansowany, ale nie cyzelowany. Gdy chodzi o całą księgę Amosa, to ona też nie jest specjalnie zaskakująca dla tłumaczy. Nie jest trudną hebrajszczyzną pisana. No cyzelowaną, naprawdę to chyba za dużo powiedziane. Ale być może czepiam się, bo za dużo czasu spędziłem nad księgą Hioba. Tam to dopiero jest cyzelowana hebrajszczyzna. Tutaj cyzelowanej hebrajszczyzny nie widzę, ale słuchajmy dalej. I Amos mówi, a ja jestem takim skromnym hodowcą sykomór i tutaj uprawiam tą rolę i Bóg mnie wezwał do tego, żebym głosił Słowo Boże. I w komentarzach do teraz czytamy właśnie, no
z chłopa król, tak? No proszę, chłop prorok. To moim zdaniem nieprawda, tak? Znaczy tu dobrym porównaniem jest ze świata klasycznego Hesjod, autor piszący w tym samym czasie mniej więcej, taki no, teologiczno-filozoficzny autor epoki archaicznej w Grecji, który też mówi o sobie, że jest biednym rolnikiem gdzieś tam w swojej polis i klepie biedę. Ma co prawda tych niewolników, może niewielu, ale trochę ma, ale generalnie przedstawia siebie jako ubogiego. Ale zarówno jedno, jak i drugie wpisuje się w taki topos literacki autora, który siebie przedstawia jako mniej znaczącego niż jest naprawdę. Pomyślałem, że znowu coś mi umknęło. Pan profesor z uporem godnym lepszej sprawy mówi, że chodzi tutaj o rolnika, który sieje coś i tak dalej, i w ten sposób jakby umniejsza swoją rolę. Postanowiłem spojrzeć jeszcze raz do tego tekstu i sprawdzić, bo może czegoś nie doczytałem. Gdy tymczasem no, tekst mówi jak wcześniej, że nie jestem ci ja prorokiem, ani synem prorockim, jestem hodowcą bydła, boker, i jestem nacinaczem sykomór. No nie ma tutaj słowa o zasiewaniu roli, czy pielęgnowaniu tejże. No, ale skoro jesteśmy już przy tym wątku, to warto wspomnieć o dwóch rzeczownikach, którymi opisany jest Amos. Jeden to boker, związany z hodowlą bydła, a drugi to noked, o którym słyszymy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu tegoż. Noked. Noked to z kolei pasterz, właściciel takich małych trzód, wyborowych trzód, typu owce, kozy itd. Pan profesor mówi o odniesieniu, odwołaniu paraleli pewnej z Hesjodem, kultura grecka. Okej, to jest trochę karkołomne porównanie, dlatego że w tym czasie kontakty między światem greckim i izraelskim są raczej fikcją. Ale o wiele lepsze jest porównanie z samej Biblii, gdzie w drugiej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu, słyszymy o królu Moabu, że też był właśnie Noked. Czyli, ale z kontekstu wynika, że to jest opis jego bogactwa, jak wiele miał trzód i to takich wyborowych i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, samo Pismo Święte jest podpowiedzią, czy teksty w nim zawarte, nieliczne wprawdzie, że Noked akurat w tym wypadku nie oznacza jakiegoś pastuszka jakby rodem z literatury romantyzmu. Nie chodzi o to, że Amos mówi o sobie, że jest taki nic nieznaczący. Właśnie przy pomocy tych terminów noked i boker on zdaje się podkreślać swoje bogactwo, swoją zamożność. To nie jest ktoś, kto stylizuje się na biednego pastuszka, bynajmniej. Wobec tego może te dwa terminy, noked i boker, noked, pasterz małej trzody, boker, hodowca bydła, może one się wykluczają i tu jest jakaś sprzeczność. Chyba nie, raczej używane są zamiennie, o czym może świadczyć lektura 14 i 15 wiersza tejże księgi Amosa, 7 rozdziału, bo Amos zaraz po tym, kiedy opowiedział, kim nie jest i kim jest, powiedział tak. Vayikacheni Adonai meachare chatzon, czyli i zabrał mnie Pan, wziął mnie Pan od podążania za moją trzodą. I tym razem trzoda, znowu, są to małe zwierzęta. Czyli w 14 wierszu opisuje się jako hodowca bydła, a w 15 mówi o sobie jako ten, który podążał za swoją trzodą, tą małą trzodą. Po prostu nie widzi on tutaj sam sprzeczności i prawdopodobnie te wyrazy należy rozumieć zamiennie, ale jako opisujące właśnie zamożność zainteresowanego. Tak, on ma dużo czasu, żeby te strofy zrobić bardzo artystyczne. Więc on nie sieje w tym czasie. Tak? To, tu rolnik to jest bardzo czasochłonne zajęcie i raczej nie zostawia pola na to, żeby zajmować się literaturą. Sam wykład polecam, można obejrzeć, tylko z takim krytycznym podejściem. Dlaczego? No bo to w końcu naukowe podejście, ale także dlatego, że wszystkim nam zdarza się opowiadać rzeczy fikcyjne.